Dzień dobry, starosta Jan Perkowski. Witam panie starosto. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry słuchacze. Starosta białostocki. Co dobrego słychać u pana, panie Janie Perkowski, starosto białostocki? Można powiedzieć, że od 5 lat to pasmo sukcesów, cały czas inwestycje, nowe środki rządowe. No i można powiedzieć, powiat pięknie rozkwita i się buduje. Jezu, jakbym normalnie, no nie wiem, w niebie był, w raju co najmniej. Można powiedzieć, że samorządowcy od 2018 roku, ci co, którzy są i się starają, to są w raju inwestycyjnym. Dlaczego tak jest? Bo mamy dobre, dosyć wsparcie duże rządowe. Te nasze podatki wracają tutaj na Podlasie, do województwa podlaskiego, do powiatu białostockiego, do gmin naszych i ten rozkwit widać, ten drogi, budowy szkół, przedszkoli. Tych środków rządowych jest dosyć dużo. Tak naprawdę naszych pieniędzy, bo ktoś w końcu się postarał, żeby te podatki uszczelnić, po to, żeby te mafie VAT-owskie zginęły i ta szara strefa została ograniczona. No dzięki temu możemy się też cieszyć z inwestycji. Coś czuję, że na Donalda Tuska to pan głosować nie będzie w najbliższych wyborach. No raczej nie jest moim liderem, nigdy nie był. Znaczy ja reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość od początku 2006 roku niezmiennie. Uważam, że to jest partia, która dotrzymuje słowa. Jedyna partia, która dotrzymuje słowa. Po wyborach nie ma amnezji, tylko pamięta, co obiecała wyborcom, a też reaguje na jakieś takie czynniki społeczne. Kiedy społeczeństwo wychodzi i mówi, że potrzebuje pieniędzy, czy coś jest zaniedbane, rząd stara się to uzupełnić, zrobić program, czy ewentualnie dofinansować te działania. No bo drukują pieniądze. Tak się mówi. Jedni mówią, że się drukuje pieniądze, ale można te pieniądze przecież w prosty sposób. Wszyscy płaciliśmy podatki od wielu lat, od wieków się płaci podatki. Pieniędzy nie było, jak to oni mówili. Dzisiaj jesteśmy w tej sytuacji, że ten system uszczelniony podatkowy powoduje to, że tych środków finansowych jest więcej, a tak naprawdę te spółki Skarbu Państwa, które my mamy, one zarabiają miliony albo miliardy złotych, takim jest spółką Orlen, i te pieniądze trafiają później do budżetu państwa. No, a najpierw to my płacimy w benzynce. Odbijam panu piłeczkę, panie starosto. Nie, oczywiście. Specjalnie pan podpuszczę. Dziękuję. Ale nie ma za co? Będzie ścina. Gramy w tenisa. Nie, to tak, to, panie redaktorze, z tym wszystkim jest tak, że ja uważam, że wszyscy, ja lubię płacić podatki. Proszę? Lubię płacić podatki. Pan by jeszcze mógł raz powtórzyć, gdyż lubię się płacić podatki. Lubię płacić podatki. Szanowni Państwo, lubię płacić podatki wtedy, kiedy widać, że one są wykorzystywane w dobrym celu. Jeżeli widać jest, że wracają one do nas. Powiat białostocki to jest ponad 120 kilometrów dróg powiatowych przebudowanych. Ponad 130 milionów pozyskanych rządowych środków, czyli tych naszych podatków, plus jeszcze te nasze podatki, które są jakby dochodem powiatu. No to mamy na 240 milionów inwestycji przez 5 lat. Takich inwestycji w powiecie w historii nie było. To było 2-3 kadencje niekiedy, żeby zrobić te 120 kilometrów, a już nie powiem, jaki to był wysiłek dla powiatu i dla naszych gmin, bo nasze drogi są budowane wspólnie z gminami. Także jak wracają te podatki, to warto je płacić. Najgorzej, jak się płaci podatki, a nie widać efektu tego, że my dajemy. Tak a propos tych dróg, to w Wiejkach kilka dni temu otworzyliście państwo odcinek drogi. To jest bardzo niedaleko od granicy, to jest około 10 km od granicy z Białorusią. Tak, to prawda. A drogę otworzyliście. Staramy się robić wszystko, żeby był zrównoważony rozwój powiatu białostockiego. Nie tylko duże miasta, miasteczka czy duże wsie. Małe takie wioseczki jak Wiejki. Bardzo sympatyczne przyjęcie. Pani Henryka, 80 lat, mówiła, że jest dumna z tego, że doczekała się tej drogi. Myślała, że zawsze będzie musiała jeździć po bruku. Mówiła, że takiej uroczystości jeszcze nie było. No bardzo serdeczne przyjęcie. Powiem szczerze, mała miejscowość, może 20-30 domów, a frekwencja mieszkańców była w prawie 100%. No jak 20-30 domów i drogi nie mieli, to życie było przechlapane i to pewnie dosłownie, zwłaszcza na jesieni i wiosną. Czyli u nas w naszych miejscowościach sporo było bruku i te drogi były brukowe. Takiego kamiennego drogi, tak, zwykły, kamienny. Tak jest, dokładnie. To wyeksploatowane, nierówne, krzywe. No dzisiaj mają piękne pobocza, piękne zjazdy na swoje posesje. Mam nadzieję, że ta nasza polityka powiatu i gminy Gródek, nie wszystkich zresztą naszych gmin, zatrzyma tych mieszkańców w tych miejscowościach, bo fajnie by było, żeby te nasze miejscowości, małe miejscowości, takie nie wiem, 50-30 domów, żeby one cały czas żyły, żeby ta młodzież chciała tam zostawać, żeby
by chciała mieszkać, żeby stworzyć im takie warunki dobrej komunikacji z miastem, a niekoniecznie do dużego miasta trzeba się wyprowadzać. A może to będzie dużo bezpieczniejsze, bo jeżeli ludzie są starsi, tak jak pani Henryka, to czasem niestety, jak to w życiu, potrzeba szybkiego dojazdu karetki. Tak, to prawda. No, tam droga jest już cała, można powiedzieć, wyasfaltowana, zrobiona. Ten odcinek akurat przez miejscowość to był 730 metrów, nieduży, ale bardzo ważny. No, staramy się ten powiat zrobić taki nowoczesny. W naszym powiecie przybywa mieszkańców, całe szczęście, nie ubywa. No też to jest lokalizacja wokół miasta Białystok. No, to na tym wygrywamy. Część mieszkańców się wyprowadza z miasta Białystok do powiatu. Przyjeżdżają do nas do powiatu białostockiego, z powiatu hajnowskiego, bielskiego, sokulskiego, bo jesteśmy dobrym miejscem do życia, bo nasi burmistrzowie i wójtowie powiatu białostockiego takie miejsce tworzą. Ale niestety te małe miejscowości, już takie przygraniczne, one niestety wymierają. I naszym celem jest to, żeby te miejscowości dalej żyły. Mają w Wiejkach piękny dom kultury, który wykonał burmistrz. Miał być wyburzony, ale odrestaurowano. Mają miejsce, mają swoją świetlicę. No jest centrum po prostu wsi. I mam nadzieję, że takie inwestycje w takich miejscowościach, bo te miejscowości przy granicy, one są, można powiedzieć, bliźniacze. Nie? Jest ta sama sytuacja. Dzieci rosną, dzieci wyjeżdżają, ale fajnie by było, żeby te miejscowości cały czas żyły. A propos życia, to pan ogarnął te 2,5 miliona, współogarnął, które wpłynęły do SOR-u od Ministerstwa Zdrowia. Użył pan swoich znajomości, wpływów z posłami i innymi? SOR-y dostały w całym województwie dofinansowanie, te, które złożyły wniosek jeszcze w styczniu do Ministerstwa Zdrowia. U nas, powiem szczerze, to się odbywa tak, można powiedzieć, w Prawie i Sprawiedliwości, że nie trzeba używać wpływu, żeby dostać pieniądze. Te pieniądze są w miarę sprawiedliwie dzielone. Jeżeli ktoś składa wniosek, otrzymuje na to środki. My akurat nie dostaliśmy za wiele, bo powiat sokulski dostał 11 milionów, powiat wysokomazowiecki dostał chyba 8 milionów złotych. 2,5 miliona, za to można sporo dobrych rzeczy zrobić. Tak, 2,5 miliona dostał SOR w łapach, ale to z uwagi na to, że mamy tak naprawdę świeży SOR. Nasz SOR ma dopiero 3 albo 4 lata. Nie wymaga takiej modernizacji. Nie wymaga modernizacji. Mamy sporo nowego sprzętu, ale też potrzebujemy sprzętu. Tutaj aparaty do endoskopii nam się zużywają, bo robimy dosyć dużo. Część urządzeń się zużywa, część nie mieliśmy i teraz za te 2,5 miliona będziemy mogli to dokupić. Także tutaj znajomości są takie, że wiemy i mamy informacje, zresztą wszyscy. Nie będę mówił, że nie mamy kontaktu z rządem, bo bardzo dobry mamy kontakt i z posłami, i z senatorami z województwa podlaskiego, którzy tak naprawdę lobbują na naszą rzecz. I to jest bardzo ważne. To jest nasza siła, że mamy silnych przedstawicieli z województwa podlaskiego w Sejmie, którzy dbają o nasze interesy. Chodzą i, można powiedzieć, lobbują, bo lobbyści są potrzebni, bo bez niczego się nie zrobi. Bo ktoś musi też przekazać tą informację, jakie my mamy potrzeby w powiatach czy w gminach dla rządu. W tym wypadku dla premiera czy dla ministrów. No i później jest reakcja. Jeżeli takiej komunikacji nie ma, no to nie masz co się dziwić, że kiedyś się nic nie robiło, jak nikt nic nie mówił. A słowa te powiedział państwu i jeszcze kilka słów dzisiaj powiem, mam nadzieję. PiS-owski Jan Perkowski, starosta białostocki, jak mi się ładnie zrymowało. Bardzo. Starosta, prawda? Bardzo ładnie PiS-owski. Szanowni państwo, czy PiS, czy jakakolwiek inna partia, ważne jest to, aby była blisko ludzi i chciała robić, czynić dobro dla tych ludzi, bo tak naprawdę państwo dajecie nam mandat zaufania i oczekujecie od nas służby. Ja uważam, że tą swoją służbę jako starosta wykonuję w 100%. Bo powiat też jest, mamy hasło z sercem do ludzi, ale takie prawdziwe serce, że patrzymy nawet na miejscowość Wiejki, na dużych, pana tak czasem na przedstawiają małych. Starosta z sercem. Też on na pierwszej naszej rozmowie, no to już jakiś czas temu było, wakacje, no też tak pana przedstawiłem, panie Janie Perkowski, starosta PiS-owski. No bardzo tak. Mi się to spodobało, no normalnie. No. Ja, mi też się podoba, bo w tym nic nie ma złego, powiem szczerze. Bycie w PiS-ie, uważam, że w partia, która dotrzymuje słowa, to trzeba mieć też do tego szacunek, do tego trzeba mieć determinację, nie zawsze jest łatwo. Czasami są, jakby los stwarza różne figle, a tutaj Prawo i Sprawiedliwość zawsze chce dotrzymać słowa i to jest cenne w tej naszej partii, że jeżeli obiecujemy coś dla mieszkańców, dla narodu, czy te 500+, 800+, czy inne jakieś takie inne programy prorodzinne, one wchodzą w życie.
Różnie było wcześniej z obietnicami. Najciekawsze zawsze jest to, że mamy teraz ten czas kampanii wyborczej, wszyscy strzelają pomysłami, wspaniale, mamy pomysł na służbę zdrowia, mamy pomysł na wojsko, na policję, na szkolnictwo, no, ale jak wygrywają wybory, to jakoś im amnezja przychodzi, mówią, nie pamiętają, nie da się, bo koalicjant nie chce. Także siła w PiSie jest to, że rządzi samodzielnie. No już wystarczy, bo się pan tutaj mi rozpędził, a jak nie dotrzyma pan słowa i PiS nie dotrzyma, to ja będę strzelał i tutaj, uwaga, płynnie i błyskotliwie przejdę do innego tematu, będę strzelał do pana na wirtualnej strzelnicy w Czarnej Białostockiej. Ładnie wybrnąłem z tematu. Bardzo ładnie. I powiem szczerze, strzelanie też mi całkiem nieźle poszło próbne, jak przy instalacji tego sprzętu całego. Mamy strzelnicę wirtualną z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej, 200 tysięcy złotych. Zrobiliśmy remont w naszym technikum informatycznym w Czarnej Białostockiej. Piękna sala, z niej będą mogli korzystać uczniowie, mieszkańcy. Niedługo będzie oficjalne otwarcie. Jeszcze tam pewne rzeczy musimy dograć i będziecie państwo mogli z tego korzystać, ale taka sama strzelnica powstaje w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach. Również niedawno dostaliśmy z 2 miesiące temu dofinansowanie. I myślę, że lada moment w ciągu 2-3 tygodni prawdopodobnie zostanie również otwarta i mieszkańcy i uczniowie będą mogli z niej korzystać. Powiem szczerze, fajne doświadczenie, szczególnie te strzelanie taktyczne, no bo do tarczy to każdy kiedyś tam gdzieś próbował, jak nie z wiatrówki to czegoś, ale te taktyczne jest inne i warto jest spróbować. Powiem szczerze, nie jest tak łatwo trafić. Tak, tak, coś wiem na ten temat. Jak to w życiu, tarcza była zawsze moim wrogiem. Stała zupełnie w innym miejscu, niż ja w nią wycelowałam. Bardzo nietaktownie się zachowywała na zajęciach. No, wiatr kulę nosił. No, oczywiście. Tak. Choć mówią, że to Pan Bóg kulę nosi, więc no, powinien teoretycznie być życzliwy. Ale my tu gadu gadu i takie podśmiechulki mamy i tak lekko nam idzie, panie starosto, ale idzie jesień. To nie jest dobry moment dla samorządów, dlatego że musicie planować te takie trudniejsze czasy dla swoich mieszkańców. Daj Boże, nie będzie takich problemów, jakie były po wybuchu wojny, z ogrzewaniem w tym sezonie, który minął także. Jak wygląda u was w tej chwili na przykład takie rzeczy jak termomodernizacje urzędów, budynków gminnych, powiatowych i tak dalej, i tak dalej? Na jakim etapie jesteście w powiecie? Mamy większość budynków termomodernizowanych. Ostatnią termomodernizacją, jaką mamy, lada dzień zostanie odebrana do użytku, to jest Dom Pomocy Społecznej w Uchowie. Była ta realizowana inwestycja z Polskiego Ładu jako jedna z części, bo tam mamy kilka zadań w Polskim Ładzie. Tam była cienka warstwa 5-centymetrowa, dołożyliśmy kolejne 15, nowy tynk, piękny wyglądający budynek Dom Pomocy Społecznej w Uchowie. W większości naszych budynków termomodernizacje były przeprowadzone już w latach troszeczkę wcześniejszych albo niedawno. Myślę, że ten czas, najgorsze mamy to, że część ludzi na świecie ma duże pieniądze i może spekulować sobie. Tak niestety mieliśmy okazję do tego dotknąć, jeżeli chodzi doświadczyć przy węglu. To po prostu była zwykła spekulacja, ktoś zaspekulował po 3,5 tysiąca tona, teraz 1700 zł, 1800. I tak mówiono, że ten węgiel będzie leżał, sprowadzaliśmy byle czego. No ale niestety. To jest troszeczkę, wie pan co, ma naszym problemem naszej polityki ogólnopolskiej, to jest totalna opozycja i brak takiej merytorycznej rozmowy. Ale niestety tak jest, bo nie idzie się po to na 4 lata do Sejmu, żeby tylko buczeć albo krzyczeć, tylko po to, żeby dawać też rozwiązania. Ci ludzie biorą pieniądze, tak samo jak inni posłowie, czy koalicji rządzącej, czy nierządzącej i powinni merytorycznie podchodzić do tematów, a nie tylko cały czas, kiedy jest trudny okres. Wie pan, jakby PiS miał takich polityków jak pan, to pewnie byłoby łatwiej, ale różnie to z tym bywa, po jednej i po drugiej stronie. Panie starosto. To prawda, ale to też wynika z tego, że czasami się pewne robi, bo niektórzy mówią, że opozycja powinna być totalna, krzyczeć, zawsze protestować. Ja miałem być przyjemność w opozycji przez 4 lata w Radzie Powiatu i tylko mówiłem, co możemy zrobić. Dawałem, nie tylko mówiłem, że źle robią, ale mówiłem, jakie są rozwiązania, co możemy zrobić inaczej. Czy zarząd powiatu z tego skorzystał? Z części rzeczy skorzystał, z części nie skorzystał. Ale to nie może być tak, że cały czas mówimy, że jest źle. Jeżeli mówi się, że Polacy będą zamarzać zimą, nie będzie światła, nie będzie prądu. Agregaty prądotwórcze zaczęły się sprzedawać w ubiegłym roku. No po prostu falowo. Wszyscy znajomi mi się pytali, słuchaj, ty masz informację. Jak będzie? Będzie światło? Może nie być. Będzie węgiel? Bo może nie być. Pogodę się nie pytali. To też pan powinien. No to oczywiście. Tak, oczywiście. No to tak mniej więcej wygląda.
I tutaj jest problem taki, że robi się taką nagonkę. My czasami sami jakby powodujemy ten wzrost, no bo każdy, wiadomo, jest wojna, nie ma stali. Dzisiaj stal w hurcie jest po 2600. W górnej granicy było 12 tysięcy. Dokładnie, no, tak. No to inaczej, ten co się budował rok temu, to płacili średnio po 8 tysięcy za tonę stali. Dzisiaj jest 2600. Ludzie, no tak nie można. My musimy patrzeć na gospodarkę, żeby siebie nie zabijać i nie dawać... Masło i tą spekulację, za którą nikt się nie wziął, bo to była spekulacja, masło czy cukier. To no, ale wiele jest rzeczy, że ktoś ma kasę, to może wykupić cały zapas, nie wiem, światowy masła i potem dyktować ceny. W takich to czasach przyszło nam żyć, panie starosto. Ale powinna być nasza mądrość tutaj. Ale widzi pan, to są takie same dyskusje, zresztą o których pana pytałem podczas naszego pierwszego spotkania, jakie pan ma na pewno w swojej rodzinie, bo to są ludzie dosyć znani w środowisku. Każdy z różnej branży i każdy o różnych poglądach politycznych. To prawda. Pan tam jest równie gadatliwy, jak i inne części pańskiej rodziny, które mam przyjemność znać. A pewnie większość mieszkańców Podlasia również. Zarówno Zbyszka Pięknego, Boskiego, Perkowskiego z formacji Focus, jak i pana profesora. Macieja Perkowskiego. Tak jest. Dokładnie. Panie starosto, muszę z panem skończyć. Cokolwiek by to nie znaczyło, ale ładnie zabrzmiało znowu. Ale panie redaktorze, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale szanowni państwo, 15 października możecie mnie skreślić. Dziękuję. Ale no i poszła i tu kampania, a tu w ogóle nie wolno, nie wytniemy, bo poszło na żywo. A, to przepraszam. Jak możemy wyciąć? No to nie. Ale no to miało nie być, panie starosto. Ach. Liczę w związku z tym siła na to. Siła wyższa, przepraszam. Liczę w związku z tym na to, panie starosto, że jeszcze się pan parę razy u mnie pokaże. Dziękuję bardzo, z przyjemnością przyjmę zaproszenie. I będzie pan gościem naszych słuchaczy na trzech naszych nadajnikach w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim i w Ełku. Tam nadaje Radio Jard. Dziękujemy państwu, że jesteście z nami. Ja dziękuję Janowi Perkowskiemu. Idę poza anteną pana starostę rozliczać za to ostatnie zdanie, które powiedział, którego miało nie. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję, kochani słuchacze, wybaczcie. Z sercem do ludzi, Jan Perkowski.